Cykl programów dotyczy komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 w województwie podlaskim. Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego województwo podlaskie staje się atrakcyjnym miejscem do inwestycji, podejmowania pracy, rozwijania wiedzy i innowacyjności. Program operacyjny Kapitał Ludzki to szansa dla mieszkańców naszego województwa. Zachęcam Państwa do oglądania programu Zainwestuj w Człowieka. Projekt Tożsamość Miasta bez wykluczenia realizowany przez ALPI, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych, dzięki funduszom z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwia realizację wielu innowacyjnych działań nastawionych na integrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych intelektualnie. W ramach projektu funkcjonuje codzienna świetlica integracyjna, którą mieliśmy przyjemność odwiedzić i porozmawiać z uczestnikami i ich trenerami. Prowadzimy taki projekt, które się nazywa Tożsamość Miasta bez Wykluczenia. Myślę, że ideą tego projektu jest to, żeby każdy sam siebie odnalazł, i pełnosprawny, i niepełnosprawny, żeby każdy działał razem, żeby nie było tak, że sprawni inaczej są, za przeproszeniem, wykluczani ze społeczeństwa. Pod przykrywką pozornie rzeczy błahych mamy na pewno świadomość tego, że odgrywamy bardzo ważną rolę, ale cała ta otoczka i jakby to, w czym uczestniczymy z minuty na minutę, jest tak naprawdę, jeśli człowiek to wszystko poczuje, jest dobrą zabawą, jest sposobem na życie i naprawdę każdemu życzę takiej pracy, żeby była tak w zgodzie z nim, tak jak myślę, że w zgodzie z nami jest to, co robimy. Każdy z uczestników ma do wyboru kilka propozycji. Są zajęcia filmowe, gdzie można nauczyć się kręcić film od fachowców, specjalistów. Są zajęcia teatralne, gdzie można się nauczyć grać w teatrze. No i jeszcze jest muzyczne zajęcia są, że można nauczyć się grać. W ramach projektu zostało zrealizowanych kilka sztuk teatralnych, film fabularny Marzenie o Dzikim Zachodzie oraz wystawa fotograficzna zrealizowana pod opieką Wiktora Wołkowa. Jakie zajęcia z perspektywy uczestników cieszą się największym zainteresowaniem? Mi to się podoba, to tutaj fotografia. Bo ja ostatnio wczoraj robiłam same zdjęcia dla kurczaka i dla zupy. Różnica jest, bo ja to robiłam dla zupy tak z bliska i ze śmietaną, a dla kurczaka to robiłam tak z daleka. Mieliśmy wystawę fotograficzną też światłem, bo była to w OAKU wystawa. Moje zajęcia są ulubione, fotograficzne i muzyczne. Zajęcia muzyczne to my gramy na różnych instrumentach. Nawet mieliśmy występ muzyczny. Czy robisz na przykład zajęcia fotograficzne? Tak. A co najczęściej fotografujesz? Przyrodę. Przyrodę. A co jest fajnego w przyrodzie? Tylko się pójdzi wiosną. A co się dzieje wiosną w przyrodzie? Burzą się niedźwiedzie. Czy opiekunowie dostrzegają różnice w zachowaniu swoich podopiecznych z perspektywy uczestnictwa w projekcie? Czy nabyte umiejętności ułatwiają im funkcjonowanie? To widać po wszystkich ludziach, w mniejszym lub większym stopniu. Zwyczajnie ludzie tak jakby społecznie się otwierają i na kontakty i z nami, i z innymi ludźmi. Nawiązują tutaj nowe znajomości, zaczynają mieć coraz więcej zainteresowań. No jest też trochę tak, że jednak jest tutaj trochę tych osób, prawda? I
pojawiają się konflikty, więc uczymy się rozwiązywania tych konfliktów, rozwiązywania naszych problemów, mówienia o naszych potrzebach, bo to też jest ważne, prawda, żeby umieć rozmawiać. No i też głównie temu to służy, prawda, świetlica. Jesteśmy tu razem, nie? Bardzo fajne jest to, że oprócz takich zajęć, powiedzmy sobie, artystycznych, gdzie można, nie wiem, znaleźć swoją pasję, sposób na fajną formę spędzania wolnego czasu poprzez fotografowanie, film czy teatr. Tutaj też są takie zajęcia, które uczą na przykład właśnie ludzi obcowania w kuchni, sprzątania, takiej systematyczności, tego jak coś ugotować, jak pomóc w kuchni. I to jest bardzo fajne i widać, że bardzo to jest praktyczne, ale też mamy ludzi, którzy tutaj przychodzą, bardzo często mówią: ojej, to Adam naprawdę umie pokroić warzywa w kuchni? Zajęcia, filmowanie, aparatem, kodowanie, oczywiście. Zupę umiem. A jak? Ten losu, krumnik, co jeszcze? Cawiowo. Pomagasz też w domu, mamie? Pomagam. A co robisz w domu? Odkurzam. Coś jeszcze? Kurzę, wycieram. Super. Czasami mnie spią rodzice, to mi się naczynia. Mam własny laptop, który dostałem nie na gwiazdkę i nie na Wigilię, tylko na święta. Mam podłączony Skype sam, nie za bardzo, ale z kimś. A z kim na przykład rozmawiasz najczęściej na Skype'ie? Z mamuszką. I mama też tak się nauczyła rozmawiać przez Skype, czy umiała nie wcześniej? To trzeba umieć. Nauczyłeś mamę? Pewnie. Przecież komputery mam w tym palcu. Czy podopieczni projektu Tożsamość Miasta Bez Wykluczenia chętnie uczestniczą w proponowanych im zajęciach? Człowiek to człowiek, wiadomo, prawda, ma swoje humory, nastroje, żale, złości, coś może nie odpowiadać, nie pasować, można być zmęczonym, źle się czuć, więc to tak jest z każdym. Jest różnie. Niektórzy chodzą i pytają, kiedy są następne zajęcia, a niektórych trzeba przez miesiąc, dwa, trzy, pół roku namawiać do tego, żeby przyszli pierwszy raz, a potem czują się jak ryba w wodzie, się okazuje, prawda? Tylko muszą gdzieś sobie tam przestawić w głowie pewną klapkę i zacząć działać. Są tutaj ludzie przyjaźni, rzeczywiście ten sympatyczni, wszyscy jesteśmy ze sobą już, tak powiem, zżyci. No i ogólnie atmosfera po prostu jest sympatyczna. Jednym z działań zaplanowanych w projekcie Tożsamość Miasta Bez Wykluczenia są spotkania z pracodawcami i zajęcia z reintegracji zawodowej u pracodawców. TV Białystok odwiedziła grupa fotograficzna, która poznała tajniki pracy redakcji telewizyjnej. Uczestnicy mają już za sobą wizytę w teatrze oraz praktyki zawodowe w cukierni. Każde z nowych doświadczeń jest cenne. Chcemy, żeby osoby niepełnosprawne włączyły się w życie nasze społeczne, żeby nie były dyskryminowane, nie były odsuwane. Praktyki zawodowe, kulinaria, o których nie wspomniałem. Ci ludzie uczą się u nas gotować, żyć. Zaczyna się od takich w sumie podstaw, od fotografowania, przez zabawę z filmem, z fotografią. Kulinaria no to nie jest już zabawa, to już jest podanie do stołu, to już jest zrobienie sobie kanapki. I oni sobie coraz lepiej radzą. Dla nas, dla kadry też jest to nowe doświadczenie, wyzwanie przede wszystkim. Muszę powiedzieć, że jest to moja praca wymarzona. Bardzo dobrze się czuję w tym, co robię. Daje mi to ogromną satysfakcję, że mogę pracować w ogóle w takim środowisku. I póki co nie zamieniłbym na pewno tego na nic innego. To jeśli chodzi o takie zupełnie prywatne korzyści. Dużo się człowiek o sobie uczy, prawda? I też o drugim człowieku tak naprawdę. Bo tak żyjąc z dnia na dzień i często się denerwujemy i na ludzi przypadkowych, że ktoś czegoś nie zrobił, albo my o czymś powiedzieliśmy i ktoś tego nie wykonuje. A tak naprawdę pracując w takim miejscu odkrywasz, że to w tobie jest problem i to ty musisz
tak nauczyć się działać, żeby twój partner rozumiał ciebie, prawda? I być tak naprawdę otwartym na tego partnera. To tak, to pomaga w normalnych kontaktach codziennych. Najlepszym podsumowaniem są słowa jednej z uczestniczek. Zapisujcie się do Alpi, bo naprawdę warto.